Narodowy Bank Polski w dniu 7 kwietnia wprowadza do obiegu nowe banknoty zmodernizowane. Ta zmiana wynika stąd, że następuje rozwój techniki, w związku z tym powstają nowe urządzenia, które z jednej strony sprawdzają banknoty i je wydają, tak jak bankomaty, płatomaty. Z tego tytułu potrzeba zaszła zmodernizowania tych banknotów dotychczasowych, które znajdują się w obiegu, po to właśnie, aby Dostosować je do tych współczesnych różnych technicznych spraw. I w związku z tym od 7 kwietnia do obiegu trafią zmodernizowane banknoty. One za bardzo nie różnią się od banknotów dotychczas znajdujących się w obiegu, ponieważ te banknoty jednocześnie będą cały czas w obrocie do czasu, kiedy stare banknoty tej starszej emisji nie ulegną technicznemu zniszczeniu i w ten sposób zostaną w sposób naturalny wycofane z obiegu. Natomiast te zmodernizowane banknoty będą również sukcesywnie do obiegu wprowadzane. Jedynym banknotem, który nie będzie do tej, do, do teraz zmodernizowany, będzie to banknot 200 złotowy. Pozostałe banknoty, jak 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł, ulegną zmodernizowaniu.